Jesteśmy w Muzeum Pana Tadeusza na wakacyjnych pokazach filmowych. Jakie seanse możemy tu zobaczyć, w jakie dni i czy wstęp jest bezpłatny? Mamy 4 cykle filmowe w ramach wakacyjnych cykli filmowych, które u nas się odbywają i każdy w jakiś sposób związany jest z literaturą. Są to 2 pokazy dziennie, o 10 i o 15. Są to 2 pokazy tego samego filmu. I wygląda to w ten sposób, że we wtorki puszczamy biografie pisarzy, w środy są to adaptacje powieści laureatów Nagrody Nobla. W czwartki z kolei mamy takie pokazy, cykl filmowy Romantyzm, w ramach którego puszczamy filmy kostiumowe, między innymi adaptacje powieści Jane Austen. Natomiast w piątki mamy taki troszeczkę żartobliwy cykl, nazywamy go Kryzysem Twórcy. Wstęp jak najbardziej jest bezpłatny. Repertuar bardzo okazały, wejście bezpłatne, a czy obowiązują na to wydarzenie wcześniejsze zapisy? Filmy cieszą się rosnącym zainteresowaniem, więc jeżeli ktoś chciałby mieć pewność, że będzie na niego czekało miejsce, może oczywiście zrobić taką rezerwację. Wystarczy napisać maila na nasz informacyjny mail info@osolineum.pl. On jest oczywiście dostępny na naszej stronie internetowej w zakładce Kontakt. I taka darmowa wejściówka jest do odebrania u nas. Goście są bardzo zadowoleni z pokazów w kameralnej sali. A co dalej po wakacjach? Czy dalej będą pokazy filmowe w Muzeum imienia Pana Tadeusza? Na pewno będziemy kontynuować puszczanie filmów w naszej sali. Nie mamy jeszcze konkretnych planów, natomiast wszystko będzie się pojawiało na bieżąco na naszej stronie internetowej, więc zapraszam do śledzenia, również na naszej stronie facebookowej, gdzie są aktualne informacje. Dla każdego coś ciekawego, pokazy od wtorku do piątku są dostępne dla każdego i to bezpłatnie tutaj w Muzeum imienia Pana Tadeusza. Dla telewizji Echo24 Marta Wrońska.